Można tak brzegiem morza iść i płakać do woli. Żaglowiec na horyzoncie cierpliwie czeka na nie wiadomo na co. Może jak ja, najbardziej boi się nadziei. Bezpiecznie, w bezruchu trwa. A jednak pragnę, by wypłynął powolutku, piękny jak Santa Maria Krzysztofa Kolumba. I żeby odkrył w końcu ten swój nowy ląd, skoro już musi. Rozumiem, że pisanie i w ogóle czytanie, i bo to też na pewno oddziałuje na twoje pisanie, jest takim rodzajem takiej poetyckiej międzynarodówki. Wiem, że to słowo międzynarodówka jest takie trochę, może być źle odbierane, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Że to jest taka też forma zdystansowania się do własnych emocji, bo jeżeli sama mówisz, że czytając swoje poprzednie wiersze, tak to nazwałaś trafnie, że mówisz, że jest podobieństwo przeżyć emocji, że te emocje prędzej czy później będą musiały się jakoś skrystalizować. No tak, na pewno tak się dzieje i na pewno dystans jest bardzo ważny. I ten dystans dają ludzie. Dają ludzie, kontakt z ludźmi, rozmowy, czytanie wierszy innych osób, przyjaciół. Czytanie w ogóle, dlatego że właśnie w literaturze odnajduje się czy to myśli zupełnie odmienne od naszych, czy podobne. Tak czy tak, to pomaga żyć, ułatwia, pozwala trzymać równowagę. A przede wszystkim potwierdza, że nie jesteśmy sami. Możemy czuć się samotni w pewnych chwilach, bo to nie da się tego uniknąć. Musimy być samotni, bo jesteśmy ludźmi i nikt za nas naszego losu nie przeżyje, ale ja nie czuję się sama i od czasu, kiedy zaczęłam pisać felietony, mam wrażenie, że zbliżyłam się do ludzi, ludzie do mnie się zbliżyli i czuję się dużo lepiej. Czyli ta samotność poprzez pisanie jest łatwiejsza do strawienia, ta taka egzystencjalna samotność. Dla mnie tak. To jest dla mnie sposób. Przynajmniej tak dotychczas jest. Utopiłeś się. Szukam, nie dowierzę. Przechowuję w profilu dziewczęcej twarzy i przecinam chłodną przestrzeń między niebem a deptakiem. W profilu dziewczęcej twarzy powraca pamięć mocnych chwil. Ciemność wśród ludzi bez głosu mój płacz, co się tłoczy pod powieką. Minęło wszystko. Już nie mogę ukoić miejscu kochanych, ciemnością dotkniętych. Przyszła codzienność, nie ma twojego imienia i żłobi rysy ból. Codziennie od nowa. Można powiedzieć, że poezja jest dla ciebie jakąś odpowiedzią na los człowieka, na twój los? Tak, to jest pokazanie tej ukrytej prawdy. No to jest trudne, dlatego że człowiek często się czuje taki
odkryty, bezbronny jakby. Ale... ale jest naprawdę dużo ludzi, z którymi można to podzielić i to jest piękne. Noce to schody, to znaki zmian, pora, kiedy zaczynają śpiewać ptaki, mówi mi, już czas na kolejny wrzask. Marzysz o ukojeniu, ale mózg cierpliwie wykonuje swoją pracę i prawie czujesz ciche brzęczenie tego wielkiego serca, w którym nie ma nienawiści. Ojcu, pamiętam to żarłoczne tempo, w jakim odchodziły ode mnie Twoje delikatne dłonie. I cisza była taka jak teraz. Świat odsuwał się od Ciebie. Ja to tak odczułam w Twoich wierszach, że... w których dużo mówisz o Bogu i o miłości, że nawet jeżeli by tego Boga nie było, a miłość by się okazała w zasadzie jakimś wielkim złudzeniem, to pisząc, jak gdyby stwarzamy Boga i nadajemy miłości taką właśnie jej właściwe znaczenie. Tak, i nie jest dla mnie ważne, czy to się w jakiś sposób logicznie, racjonalnie sprawdzi. Ważne, że jest ta wiara i że miłość jest dobrą drogą. Bo tak czuję. Nie da się tego zweryfikować w tej chwili, ale ja tak czuję. To piękne przesłanie poetki Elżbiety Bielskiej-Kaiser, że miłość jest wszystkim, co istnieje. I dziękujemy Ci, Elu, za tą rozmowę. I jeżeli byś chciała podzielić się z nami jakimś wierszem, to bardzo prosimy. Prosimy! To może wiersz, który został napisany w latach 80., naprawdę bardzo dawno temu. I ciągle jest dla mnie ważny. Ciągle powraca. Zaufaj dłoni podanej nocą. Uwierz w swój dziwny los, jak się czeka na następną wiosnę. Trwaj. Życiem jesteś przecież. Dziękuję.